Siemanko, jestem Lucek, to jest unboxing Mazdy RX-7, kolejnego modelu, jaki będę składał. Tym razem będzie to model dla widzów, na który zrobię konkurs później, więc przy nim będę musiał się naprawdę postarać. Ostatni model Supry, który składałem dla siebie, totalnie mi nie wyszedł i jest mi z tego powodu przykro. Głównie karoseria, no wszystko tam, to co sobie zrobiłem w środku i pod spodem było fajnie, tak, ale jeśli chodzi o karoserię, to no należą wam się przeprosiny, ale to nie dlatego, że może mi nie wyszło, bo nie umiem czy coś, tylko po prostu nie poświęciłem na to zbyt dużo czasu, uwagi i tak naprawdę nie przyłożyłem się do tego modelu tak jak powinienem, żeby to było przyjemne do oglądania. Wobec tego przepraszam was za to, że tak wyszło i że no i mam nadzieję, że ta Mazda RX-7 wyjdzie mi lepiej. I tak teraz chcę tylko powiedzieć, że nie wiem jak te odcinki z modelarstwa będą się pojawiać, natomiast będę chciał sobie więcej pracować właśnie tak poza odcinkami. To znaczy myślę, że nie mam jeszcze odpowiednich umiejętności do tego, aby pokazywać wam krok po kroku, jak wszystko robię, bo w trakcie tworzenia takiego samochodu dużo rzeczy może nie wyjść i dużo rzeczy po prostu nie wychodzi. No i to sprawia, że chyba lepiej będzie, jeśli ja będę robił ten model, tak wiecie, sam dla siebie, tutaj bez nagrywania, po jakimś czasie, jak będę miał już doświadczenie, umiejętności i będę mógł wam pokazywać te modele tak bardziej dokładnie, krok po kroku, element po elemencie, jak to składam, wtedy ok, ale do tego czasu muszę po prostu nauczyć się te modele składać bardzo dobrze bez nagrywania, czyli proponuję, aby robić to w ten sposób, że poza odcinkami będę sobie składał, a później jak już dojdę do jakiejś wprawy, żeby wam to lepiej pokazać, no to później będę już te modele składał na żywo, tak? Czyli może nawet live będzie, nie, żartuję, live może będzie, ale nie będę składał całego modelu na live, musiałby trwać chyba 24 godziny. Chodzi o to, że muszę nabrać troszeczkę doświadczenia i jak już dopiero tego doświadczenia, żeby wam pokazywać krok po kroku, co robię przy tym modelu, to wtedy będziemy sobie w ten sposób działać, tak jak do tej pory. A teraz będzie troszeczkę inaczej, bo będę wam pokazywał po prostu na odcinkach postępy moich prac, to co robiłem, co mi wyszło, to co nie wyszło. Ale nie będziemy robić na takiej zasadzie, że będę pokazywał w trakcie prac, tak? Bo no dużo rzeczy po prostu nie wychodzi i to też nagrywanie tego zajmuje dużo więcej czasu. I nie jest to takie przyjemne, bo podczas nagrywania dużo rzeczy potrafi nie wyjść, zwłaszcza jeśli się robi takie nagranie przez 3-4 godziny. No a tutaj mamy model Mazdy RX-7 i widzę, że na masce, nie wiem czy to będzie widoczne na kamerce, ale na masce są jakieś niedoskonałości. Znaczy jest, to nie jest ryska, to nie jest jakaś ryska, wygląda to jak ryska, ale jest zupełnie gładkie. Myślę, że to jest jakiś odlew, wiecie, od spodu. O, tutaj było łączenie, więc będzie trzeba to zeszlifować. Natomiast ja jestem fanem w sumie, jeśli chodzi o modele Oshimy, bo ten plastik naprawdę czuje się w rękach, jakby był czymś konkretnym. Jakby to było coś naprawdę super. Tak teraz sobie dotknę Supry i ten plastik na Suprze nie jest taki fantastyczny jak ten. Ten jest naprawdę tak, jakbyś miał coś solidnego w ręce i to jest super. Naprawdę, jestem zwolennikiem modeli Oshimy. Mamy kolejne wypraski, to są elementy przeźroczyste. Tutaj no chyba nie ma za wiele do pokazywania, będzie trzeba je odpowiednio pomalować. Może sobie tutaj podłożę. O. Dalej jedziemy. Zobaczcie, tych wyprasek nie ma tu jakoś dużo. Maski nie mamy otwieranej, więc w zasadzie tylko kokpit, podwozie. Podwozie chyba też nie będzie zaawansowane, chociaż widzę, że jest tu rura układ wydechowy. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o podwozie. Chociaż jak składałem Nissana GT-R'a, to tamto podwozie było chyba bardziej uboższe niż tutaj widzę, że będzie. Bo, o, to wygląda sobie tak. I tutaj prawdopodobnie przyjdzie płyta, taka większa, która będzie nam zakrywać znaczną część tego podwozia. Ale tej płyty tu nie widzę. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Myślę, że wyjdzie dobrze.
No będę musiał zerknąć na instrukcję, bo ten model troszeczkę widzę, że się różni od GTR-a, jeśli chodzi o podwozie. I mamy fantastycznie, że mamy oklejanie szyb. Są naklejki, więc będę mógł sobie chyba teraz w końcu normalnie to pomalować. I mam nadzieję, że te szyby mi wyjdą. Tu mamy kokpit. Kokpit na biało. W sensie białe wypraski są. Więc prawdopodobnie wyjdzie jakiś jasny, zobaczymy. I bardzo ładne felgi. W zestawie dostajemy no po prostu zajebiste felgi. Zobaczcie, no, jak one wyglądają. Mamy tutaj jakieś śruby dookoła. Mają lekki rand i to wygląda super. I są jakieś elementy dodatkowe karoserii, czyli spoiler. Tutaj chyba dokładka. Wieloczęściowe fotele, to jest akurat tył fotelu, to jest ta przednia część fotela, będzie trzeba to też skleić. No i mamy kokpit, deskę rozdzielczą. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to w tym modelu nie mamy możliwości wybrania sobie, czy chcemy wersję japońską, czy wersję amerykańską, tylko mamy jedną wersję tego auta. No i sam przód. A, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jeden komplet felg w tym zestawie, także bardzo fajnie, tylko ja wykorzystam sobie te, które tutaj są, bo te wyglądają znacznie lepiej. I mamy przód samochodu, piękna jest ta Mazda, kilka mamy kalek do nałożenia, będzie trochę zabawy. No i tu widzę, że coś jest jeszcze dodatkowo, to chyba jest spoiler, a tamto, co sobie patrzyłem, może być jakiś opcjonalny spoiler, albo nie wiem. Wygląda na to, że mamy tu do wyboru dwa spoilery? Bardzo ciekawie. Także tak to wygląda. Ja jestem ciekawy najbardziej, jak mi pójdzie teraz karoseria po tych wszystkich wpadkach, które miałem do tej pory. Mam nadzieję, że w końcu uda się zrobić jak należy ten samochód. Korzystam z waszych rad w komentarzach, są naprawdę bardzo pomocne. Dziękuję wam, że mi pomagacie. No dzięki wam, po prostu mam też motywację do tego, aby działać dalej, bo społeczność wokół tych modeli, która się tworzy na moim kanale, jest mega, jest bardzo fajna. Nie ma tam żadnych negatywnych komentarzy, są tylko szczere opinie co do tego, co po prostu spieprzyłem. I z tym się zgadzam, rzeczywiście nie ma tak, że ktoś pisze mi na złość, że coś tam jestem do dupy, albo że nie umiem, albo się nie nauczę, tylko po prostu mówi, że no kurde, to totalnie zwaliłeś, powinieneś to zrobić tak, tak i tak, albo naprawić, albo nałożyć na przykład naklejki takie na karoserię i zrobić to lepiej. Zgadzam się. I takie komentarze naprawdę się cenią, bo krytyka konstruktywna, krytyka, która też nie rani nikogo, jest dobrą krytyką, której każdy YouTuber potrzebuje. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie kciuki za Mazdę RX-7. Będzie to czwarty chyba, albo piąty model, który będę składał. I no cóż, mam nadzieję, że połączę wszystkie moje porażki z poprzednich modeli i ten model wyjdzie mi naprawdę super. Trzymajcie kciuki. Na razie, pa, pa.